Jest taki jeden dzień w roku, kiedy wspominamy objawienia w Lourdes. To było już dość dawno, 1858 rok. I ten dzień został ustanowiony jako dzień szczególnej pamięci tych, którzy przeżywają stan choroby, którzy chorują. A 28 lat temu papież Jan Paweł II ustanowił ten dzień międzynarodowym dniem chorego. O ile zastanawiamy się na przykład nad tym, po co pracujemy, to łatwo odpowiedzieć. Musimy się utrzymać, musimy zarobić na siebie. No i teraz, skoro mowa o pracy, o jej zadaniach, no to ktoś powinien zapytać, no a jak się przyjrzeć, jakie są, że tak powiem, pytania i wnioski, jeśli chodzi o chorowanie. Kto to wymyślił? Po co to służy? Komu? I wiele, wiele innych pytań. Otóż, kochani, rzeczywiście znacznie trudniej jest na to odpowiedzieć, ale jedno jest pewne. Ten stan Bóg dopuszcza w naszym życiu, bo z tego możemy wyprowadzić naprawdę niezwykłe owoce. To znaczy, choroba przypomina nam jakiś rodzaj czy rodzaje cierpień, dolegliwości. Nie jest nam łatwo. Choroba nie jest stanem, gdzie przychodzi nam się radować. A skoro mowa o ciężarze, o cierpieniu, o wyrzeczeniu, o trudności, to z czym nam to się kojarzy? Dla człowieka wierzącego wcześniej czy później skojarzy się z cierpieniem Pana Jezusa na krzyżu. No i teraz już tylko jedno pytanie trzeba zadać. Po co Chrystus cierpiał? Po to, żeby nas zbawić. I to cierpienie okazało się ogromnej wartości. I to pojawia się w naszym życiu. I kochani, to nie jest takie proste, że my to od razu wszystko zrozumiemy, zaakceptujemy i tak dalej. Ale powoli, powoli, rok po roku, krok po kroku, my to powoli zaczniemy jakby przyswajać i zrozumiemy, że z tym cierpieniem to nie jest tak źle, jak się nam wydaje. Ono czemuś ma służyć. A czemu? No są jakby dwie takie, powiedziałbym, racje. Ono ma nam pomóc na drodze zbawienia nam albo innym osobom. Mogę cierpienie przyjąć i poprosić Pana Jezusa, proszę Cię,
Spraw, aby owoce tego przyjętego ciężaru, tego mego jakiegoś mocowania się, posłużyły na konto mojego zbawienia.